Oglądasz pozytywnypies.pl. Ja nazywam się Mateusz i dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wyczesuję swojego psa. Ten tutorial jest przeznaczony dla wszystkich osób, które posiadają psy z podwójną pokrywą, czyli psy, które mają tak zwany podszerstek. Do szczotkowania mojego psa Tabasco wykorzystują trzy narzędzia. Zwykłą ludzką szczotkę do włosów, nieco gęstszą szczotkę dla psów oraz grzebło do usuwania podszerstka. Wyczesywanie psa zaczynam od usunięcia obroży, by mieć lepszy dostęp do jego całej szyi i karku. Tabasco bardzo ładnie stoi przez całe czesanie, jeszcze nigdy nie uciekł mi z posterunku, więc nie zakładam mu obroży do końca zabiegu. Jeżeli nie masz aż tak dużego zaufania do swojego psa, zalecałbym pozostawienie obroży na jego szyi. Zwykłą ludzką szczotkę wykorzystuję do wstępnego wyczesania psa. Szczególnie zwracam uwagę na miejsca, gdzie Tabasco ma najdłuższą sierść, czyli za uszami, gdzie często robią się kołtuny, na klatce piersiowej, łapach i ogonie. Gęstszą szczotkę dla psów z ostrymi drutami wykorzystują do wyczesania całego psa. Usuwa ona głównie obumarłe, dłuższe włosy ościste, inaczej zwane włosami okrywowymi. Psa wyczesują z włosem, zaczynając od głowy, a kończąc na ogonie. Na koniec przechodzę do grzebienia do usuwania martwego podszerstka, czyli miękkich włosów izolujących psa od skrajnych temperatur. Tak jak w przypadku gęstej szczotki dla psów, grzebieniem do podszerstka wyczesują całego psa. Należy pamiętać, że nie wszystkie psy posiadają podszerstek. Warto jest zainwestować w dobry sprzęt do groomingu, gdyż podróbki szybko się psują. Ja swojego psa szczotkuję raz na tydzień, ale uważam to za absolutne minimum. Jeżeli chcesz, by twój pies miał bardziej błyszczącą sierść i zostawiał mniej sierści w domu, powinno się go wyczesywać nawet codziennie. Podczas nagrywania tego filmu Tabasco ma 7 lat i przeżył już dużo sesji pielęgnacyjnych. Z tego powodu dostaje smakołyk dopiero pod koniec całego czesania. Jeżeli pies dopiero poznaje zabiegi pielęgnacyjne, nie będzie on aż tak spokojny. Należy konsekwentnie ustawiać go w odpowiedniej pozycji, naprowadzając smaczkami i dużo skarmiać za właściwe zachowanie. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przyjemnością zarówno dla psa, jak i jego właściciela. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę, to zawsze pomaga w rozpropagowaniu tego kanału wśród innych psiarzy. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz i jeżeli chcesz, możesz zawsze zobaczyć inne filmiki dotyczące pielęgnacji na tym kanale.